Hej, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Wiem, że nie to powiedzianie, aczkolwiek witam was w odcinku z Vampire Survivors. Kochani, dlaczego? Już wam mówię dlaczego. Wyszła wczoraj wersja 1.0 naszego Vampire Survivors. Niektórzy z was na pewno bardzo się ucieszą z tego, że w końcu to wraca. Nie wiem na jak długo. Wow! Nie chciałem to, ale okej. Kochani, wracamy na jakiś czas, nie wiem, dwa odcinki, trzy maksymalnie. Zobaczymy, co się dzieje tutaj nowego. Dobra, healing is doubled, recovery HP, damage nerwy, blablabla. Dobra, okej, okay. Czyli leczenie mamy podwójne i odzyskujemy zdrowie przez walenie przeciwników w okolicy. Nie wiem, co wziąłem. Wow, jakiś nowy typ. Jakiś nowy typek, wziąłem w sumie quick game. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co dokładnie się zmieniło w tej grze? Widzę, że tu jest myszka, to myszkę sobie oczywiście wyrzucimy stąd. Nie wiem, jakie on ma perki. Czy da się zobaczyć perki? Da się zobaczyć perki, co to jest za perek? Nie da się zobaczyć perki. Nie da się perki zobaczyć. Perki się nie da. Dobra. Wow, jakieś dźwięki nowe. Niech będzie Santa Water. Niech będzie Santa Water, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co tutaj nam twórcy dodają w wersji 1.0? Garlic. Garlic oczywiście bierzemy. Wow. Garliczek to jest bardzo fajna sprawa. Garliczek to jest bardzo fajna sprawa i naprawdę bardzo ułatwia grę. Bardzo, bardzo ułatwia grę. Jeszcze będziemy mieć większe obrażenia, to już w ogóle będzie spoko. Spellbinder. Zwiększa trwanie efektu broni przez 10%. Dobra, niech będzie. Nie wiem, jakie są jeszcze połączenia, bo już nie pamiętam. Powiem szczerze, naprawdę dawno w tą grę grałem. Ale jak zobaczyłem tylko 1.0, w ogóle miał być dzisiaj Planet Crafter. Ja naprawdę już go odpalałem i tak dalej, i tak dalej. Ale stwierdziłem, kurde, no nie, jest 1.0. Zanim się wszyscy jeszcze rzucą na Vampire Survivors, muszę nagrać przynajmniej jeden odcinek z wersji 1.0. Po prostu muszę. Niestety, ale YouTube to jest taki wyścig szczurów, kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego ja się tak bardzo irytuję, że co po niektórzy mają dostęp do różnych gier już znacznie wcześniej. Cherry Bomb, Base Area, lipa. Duplikator lepszy. No właśnie, bo tam sporo, sporo ułatwi. Tylko... No nie mamy żadnych ataków takich, wiecie, potężnych. Mamy jakieś tam popierdółki, które musimy manewrować, ale tak naprawdę jeżeli tu będzie więcej przeciwników, to mamy problem. Mamy mega problem wtedy, o właśnie. W ogóle nie wiem, czym my gramy, naprawdę nie wiem, czym my gramy. Dla mnie to jest dziwne, czym my gramy, ale okej. Okay. Tu jest dużo tego. Świeczników sobie oczywiście pogarniamy. O nie, nie, nie. Garlic większy. Niech będzie. Troszeczkę więcej tego będzie. Jakieś HP by się przydało, definitywnie. Ogarnąć. Tylko z tym HP to właśnie tak będzie chyba problem. No mówię, to jest o tyle słaby start, że nie mamy czym bić. Jak mieliśmy bić, zawsze ten bić był jakoś ukierunkowany, a tutaj no niestety nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. No muszę bardzo manewrować, żeby cokolwiek tutaj ugrać. Oj, dobra, mamy level. Empty Tome. Dobra. Cooldown mniejszy, niech będzie. 8% to jednak... Trochę jest. Chyba nawet nam się to na garliku kombuje. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nadal liczę na jakiś kurde healing, ale... Ale chyba jednak nie będzie. Trzeba się mega pilnować. I naprawdę, wiecie co, ogólnie no... Graliśmy jeszcze w jedną kopię Vampire Survivors, jeżeli chodzi o...
o rozgrywkę, ale no, ta gra ma coś w sobie. Mimo wszystko ta gra ma znacznie to wszystko bardziej rozbudowane. Jakoś bardziej się chce w to grać, no bo jest może... Freeze. Klikator czy Freeze? Niech będzie Freeze. Ta gra ma coś w sobie takiego, że naprawdę chce się w nią dalej grać. Jest, ma taki łatwy próg wejścia ogólnie. Że wiecie, no nie musicie jakoś tam się, nie wiem, pocić, żeby cokolwiek w tej grze speedblockować. To jest mniej fajne właśnie. To jest właśnie mniej fajne. Dajcie jakiś healing, proszę. You need healing! Nie mam healingu. Jest boss do ubicia, ja go nie mam. Jak? Zabić. Why? Ale traktor by... Średnio. Średnio. Strasznie nam kuleją te obrażenia. Oj kuleją. Mega kuleją te obrażenia. Nie widzę możliwości, jak my to możemy ugrać. Chyba tylko i wyłącznie garlikiem. No właśnie, tu wszędzie jest non-stop coś. Mam ten holy water niby, ale... Holy water to jest spoko, jak już nie mamy co robić z perkami. A nie jako pierwszy perk. Zbieram te ekspy. Shadow Pinion. Czy whip? Bierzemy whipa. No w końcu. O nie, nie, nie. O nie, 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 nie. Zaraz umrę. Czy garlic likwiduje nam pociski? Tak, likwiduje. To jesteśmy bezpieczni od tego. Kurwa, co ja zrobiłem? Nie zauważyłem go. Wtopił mi się w otoczenie. No nie. Moonglow, odblokowane osiągnięcie. Dobra, ale zagrajmy czymś normalnym. Nie chcę quickstartu. Quickstart śmierdzi kupą. A to jest Cavallo. Więcej projectile'i co 20 poziomów. No to takie średnie. Galo Tower i Meldu zrobiliśmy, okej. Okidoki, 917. W ogóle jakie mamy power upy? To jest też pytanie za milion punktów. 747 to nic z tym nie zrobimy. Move speed. Twice per rank. Niech będzie. I sobie może jakiegoś nowego paniczka weźmiemy. Poe. Za 900, nie weźmiemy sobie. Dobra, spoko. Spoko luz. Weźmy sobie w takim razie, no dobra, tego Cavallo jeszcze raz sobie weźmiemy. Tylko na mapkę The Bone Zone. Niech będzie może Moonglow? Legendy twierdzą, że miasto połknięte jest przez morze. Po co? Dobra, jakieś pierdzielenie. To jest jakiś bonusowy. Dobra, sprawdźmy to. Wow! Co to możemy zrobić? O kurde. Summons the merchant in all stages. Golden egg. Zwiększenie... randomowej statystyki na danej postaci. Na zawsze. Fajne. Poza, że o tym nie wiedziałem. El Meduzzo. Patrzę, gdzie mogę iść. Bardziej mnie tam w prawo korci iść. Chcę to. Get. Dobra, weźmiemy i to. Tego nie chcemy. Tego też nie chcemy.
Leveli nie ma? Nie, to są levele. Garlic to garlic. To jest szpinak, który daje nam teoretycznie podwójne obrażenia, więc sobie oczywiście też szpinaczek weźmiemy. Znaczy nie podwójne, po prostu zwiększone. Bierzemy. Zwiększa AOE 10%. Dobra. Nie, jak sobie tego. Tego też nie chcę. Movement speed bym sobie jeszcze wziął oczywiście. Jakiś projectile by się więcej przydało. Zbije? Nie wiem. Nie wiem, czy nas zbije, ale chyba nie. O, są jakieś sznytki już kolejne. Ewidentnie musimy sobie wziąć jakieś pociski, normalne pociski. O, whip? Czy może być whip? Może być whip. Porusza się szybciej. Nie chcę tego. Ewolucja z tym, dobra, bierzemy to. I tego też nie chcę. Fumarola. Wiecie co? Co my mamy w ogóle tutaj za statystyki jeszcze? Co to jest? Zwiększa prędkość przeciwników, zdrowie. Co? Zwiększa prędkość przeciwników, zdrowie, liczebność i częstotliwość na 10%, znaczy o 10%. No dobra, weźmy to. Ja tego nie chcę. Tego też nie chcę. I tego też nie chcę. Dobra, teoretycznie wzmocniliśmy sobie teraz przeciwników i ogólnie zwiększyliśmy trudność. Ciekawe jak to wyjdzie. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma to działać, ale okej. Okay. Teraz ja nie mam expu. Magic Wand, jest. W końcu jest Magic Wand. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma to działać, szczerze powiedziawszy. Ale chyba w końcu przeciwnicy zaczynają do nas przychodzić, a nie latać sobie tak po prostu w kółko, jak głupki. Ja mam taką nadzieję, że w końcu to się właśnie stało. Cherry Bomb. Czy Cross się z czymś kombuje? Chyba nie, to ja wolę Cherry Bomb. To ja wolę Cherry Bomb. Dobra. O tyle dobrze, że te nasze bebziki są dosyć słabe. Santa Water... Nie wiem, czy Santa Water się z Holy Cross nie kombuje. Dobra, weźmy to. Może Holy Cross się jeszcze trafi. Ale nie jestem pewny. No dobra, patrzymy. Patrzymy różne rzeczy. A jednak nie. Albo z King Bible. Albo tego jeszcze nie mam odblokowanego w sumie. Nie pamiętam, jak to działało. Nie pamiętam, jak to działało, cholercia. Ale dobra, King Bible tak się przyda, bo to odpycha przeciwników, więc spoko luz. Whip, czy Santa Water. Magic Wand. O, pierwszy bosik, czyżby? O, przyda się, przyda się. Dawaj, XP. Otwieramy to! Kurwa, naprawdę. A nie, to szpinak dobra. Nie, przepraszam. Pomyliłem się. Szpinak jest dobry. Bardzo dobry. Zwiększone DPS-y, zawsze spoko. Zwiększone DPS-y, zawsze spoko. Nam zadaje jakieś obrażenia chyba, nie wiem. Ale przynajmniej wygląda to tak, jakby miał zadawać. Szpinak czy Santa Water? Albo Whip. Whip. W ogóle nam teraz garlic nie wchodzi na ulepszeniu.
Dobra. Trochę ich tu teraz było. O wilku mowa, garlic. O wilku mowa, garlic. No garliczek. To garliczek to jest po prostu coś, no. Znów meduzy się pojawiły. Tylko te ekspy są strasznie tak... porozmieszczone daleko od siebie. Cooldown reduce. Dobra, zwiększymy sobie AOE. Z pewnością nam się to przyda. Z pewnością nam się to przydało. Bardzo. My idziemy i po prostu mierzymy w tej chwili. A co dopiero, jak my będziemy już mieć się na przykład, nie wiem, wyewoluowany łąd albo coś w tym stylu. To już w ogóle będzie pogrom. Idziemy na garlic. No, kolejny przyjaciel. Mogę sobie stać po prostu. Nic nie muszę robić, mogę się teraz kawy napić po prostu. Nawet nie trzymam rąk na klawiaturze, żeby nie było. O, tutaj sobie piję jedną ręką kawę, a tu sobie ruszam myszką. Dobra, szpinaczek. Możemy skipnąć przedmioty, wow. Dobra, daj ci szpinak. Kolejny poziom. Duplikator oczywiście. Co my tam będziemy mieć? King Bible, okej. Okay. Za mało przeciwników, jednak dobrym wyborem było wzięcie tego do zwiększania HP, speeda i tak dalej. Dla przeciwników. No dobra, zaczynają się duchy. Zaczynają się duchy. Magic Wand. Standardowo Magic Wand. Nie, to się robi zbyt easy. Naprawdę, zbyt easy się to robi. Te moby są zbyt easy. Muszę sprawdzić dokładnie, jakie było combo na Holy Cross, ewentualnie na Santa Water. Bo wiem, że na pewno jakieś było. Na pewno jakieś było, bo kiedyś widziałem nawet na jakimś filmiku, że właśnie ten Santa Water, tylko nie pamiętam, czy z Holy Bible. Też nie, czekajcie. Tutaj bronie się z buffami łączyły. To nie wiem. Już taki garlic może być... No nie, to jest broń. No to nie wiem. Nie wiem. Wow, ej, dobra, to są już mocniejsze. Teraz jak na złość nie będą trafiać HP-ki. Żeby nie spartolić jak wtedy. O tak. O tak. O tak, o oh, yeah. Wszystko wybrane. Pięknie. Bardzo mi się to podoba. Dobra, niech będzie to. Tylko sobie ekspy zbieramy, no. Tylko sobie ekspy zbieramy.
Empty down to reduce cooldown. W sumie bierzemy to. Nie wiem, czy właśnie na garlic również działa ten reduce cooldown, ale chyba tak. Chyba tak. O, jest bosisko. I chyba też nadal nie mogą podejść biedaki, no. Tak się starają. Tak się biedaki starają, no, ale im nie wychodzi. Zaraz Shiro łup. I po łbie. No nie wiadomo, ile jeszcze będzie tych bossów, a ja tak w sumie... No właśnie, czy ja chcę już to brać? Nie wiem. Na razie się jeszcze wstrzymam. Na razie się jeszcze wstrzymam. No serio, normalnie można siedzieć i pić kawę. No tu się nic nie dzieje. O, dobra. Coś się pojawiło. Oj, chyba jednak mogą już podejść do mnie. Jak to mówią, kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Oj, tego whipa. No dobra, jednak fałszywy alarm. Fałszywy alarm. Definitywnie. W ogóle te ciastka mają... To były ciastka, tak? Zagram z myszką, przepraszam was. Ogólnie ta bazowa statystyka, którą on ma, czy statystyka, ten skill bazowy, który on ma, on ma szansę na wybuchy. I to on tak wybuchał non-stop. King Bible. Nie no, bierzemy Reduce. Skoro nie ma naszych broni podstawowych, to bierzemy Reduce. Jezu, żeby on jeszcze miał normalne statystyki, ten to z nudów zdechł. Ja bym normalnie z nudów zdychał. Dobra. O, potrójne. Czy garlic nam wleciał, wow. Oj, chyba przesadzam delikatnie mówiąc. Trochę tak. O, one są mocne. One są cholery mocne. Ale chyba nie podchodzą zbytnio, jak się nie ruszam. Chyba nie. O, jednak podchodzą. Jednak podchodzą. Dobra, ale DPS jeszcze zwiększone. Może damy radę się jakoś przycisnąć. Damy. Dobra, fajnie. Będzie sporo expów. Nie chciałem tego! Nie chciałem tego! Dobra, King Bible. Potrzebujemy DPS-ów niestety. Te cholery były mocne, nie powiem, że nie. Empty Tome. Santa Water, Empty Tome. Jednak Reduce to Reduce. Ojej, jak to silne. No, jeszcze goldy. Jeszcze goldziki nam wpadły. Tam już kolejny boss się zrespił. No halo, co tu się dzieje? Czemu takie mocarne są? Czemu takie gówno mocarne jest? Kolejny garlic, który jest poziom 8 chyba. Nie no, pięknie. Ten garlic robi robotę. Ten garlic robi robotę. Ten garliczek to jest po prostu pogrom. Zawsze był, jest i będzie. Zobaczcie, no po prostu to się samo odpycha. Samo się odpycha.
Muszę bossa utłukliśmy nawet. To będzie kłąd 7 level, nie wiem czy jest 8. No ale sprawdźmy. Niestety jest 8. Niestety jest 8 poziom jeszcze. Coś się jednak przebija. Coś się cholera przebija. Jak się nie ruszamy, to jest w porządku. Ale jak się ruszamy, to już nie jest w porządku. To już nie jest w porządku. Dobra. Whip. Kolejny whip. Potrzebujemy lifesteala, ewidentnie. Lifesteal, który naprawdę pomógł. Oj, ciężkawe to było. Ciężkawe to było. Magic Wand, dobra, 8 level, teraz bossa musimy utłuc. Jak umrę, to będzie śmiesznie. Jest, ulepszenie. Ewolucja. I się zaczyna dopiero teraz rozgrywka. O Jezu, jak ja mam mało HP. Ja mam mało HP. Co tu się dzieje? Czemu ja mam taką HP? Co tu się dzieje? Halo? Naprawdę bardzo mało HP. Whip. Definitywnie whip. Szybki lifesteal nam potrzebny. Starajmy się jak najszybciej to podbić. Dobra. Jakby mi Santa Water. Garlic, 8 level. No i chyba tam był whip. Tam był chyba whip. Który ominąłem. Weźmy to, w taki wypadek. Wow, jakie efekty! Jakie efekciarskie efekty! Czym ty jesteś, halo? Co to było? A raczej co to jest? Niech będzie cherry bomb. Muszę powiedzieć, czego dwie skrzynki czekają. Doskonale wiem. Czy my dostajemy level? Wow, co to było? Nie. Wow. Jest jakiś boss. To jest jakiś boss! O kurde faja! Co tu się dzieje? Au! Jak umrzemy, to będzie śmiesznie, ale ja nie wiedziałem, że to będzie boss! Au! Ałaja! Nie chcę umierać jeszcze! No nie, HP jest. Nie mam szans. Fuck me. Dobra, tam było jeszcze HP, tam było leczenie. Tam było leczenie, czyli musimy wziąć postać, która umie biegać, szybko biegać. Definitywnie. Naprawdę nie wiedziałem, że tak to będzie wyglądać. Ale już wiemy. Już wiemy, i jeżeli chodzi o postać, to myślę, że tutaj przyda się postać bardziej skupiona na movement speedzie. Ale mamy maksa movement speeda. Kurcze. To możemy dać już na maksa. 25% DPS-a. Pickup range.
Jakiś może max HP też byśmy sobie mogli dostać, czy dostać się, zrobić. Expy też nie byłyby głupie, więc z pewnością sobie to jeszcze zrobimy. Ale jeszcze sobie postać odblokuje Poe. Jakiś stary dziadyga z czosnkiem, spoko. Spoko, spoko, spoko. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Vampire Survivors. Trzymajcie się. Hej, hej.